Buongiorno, witamy w dzisiejszym materiale. Jesteśmy w Radomiu i w Radomiu spotkałem przypadkiem totalnym, odkryłem niesamowitą kolekcję włoskich aut. Dowiedzieliśmy się właśnie od obsługi, że to jest tajna kolekcja. Właściciel ukrywa się totalnie i jest nieznany nikomu i jest bardzo trudny dostęp do tego wszystkiego, żeby jakikolwiek auta nagrać. Zrobić zdjęcie jeszcze można, ale jakikolwiek Instastories nawet nie. I trzeba zgody mailowej, a właściciel nie ma w Polsce, dlatego jeden telefon. No siema, kto tam? Siema, mogę nagrywać? No pewnie, nagrywaj śmiało, już dzwonię, żeby cię. No to dzwoń, bo jakiś problem mieli. Ale wystarczyło kontakt z właścicielem. Przy okazji można pokazać też ma Michała, który na co dzień stacjonuje w Radomiu. Bardzo ci dziękuję również, Michał. Teraz wbijamy jak do siebie, więc dobrze mieć znajomość. Salon Volkswagena i w środku taki nietuzinkowy auta. Na pierwszy ogień leci Lamborghini Countach EP400S. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że to jest oficjalny, prawdziwy egzemplarz Ferruccio Lamborghini, założyciela marki Lamborghini, który jeździł tym samochodem, choć czy bliżej. Zdjęcie z tamtego okresu macie idealnie odwzorowane. Tu jest Ferruccio w swoim traktorze, który też wam na koniec materiału pokażę, jeśli mowa o traktorach. A tu dokładnie ten sam egzemplarz. Macie nawet blachy odwzorowane. Zostały zachowane, nawet jeżeli nie są tymi samymi prawdziwymi, chociaż myślę, że są. To są odwzorowane na te same. Jak ciekawe były znaczki Lamborghini, dużo bardziej wypukłe to przede wszystkim, ale też takie zalane żywicą. Samochód bardzo nietypowy. 4-litrowe V12 ma 350 z kawałkiem koni mechanicznych, ale w tamtych czasach, w latach 80. to było fenomenalne, bo on ważył 1200 kg i ten silnik V12 robił niesamowite osiągi. W tamtych czasach 6 sekund do setki to było coś i prędkość maksymalna tam granica 300 na godzinę. A przy pomarańczowym Countachu troszeczkę uchylona szyba, przez co możecie zobaczyć w jaki sposób ona się otwiera. I tam nie ma automatu, tam wszystko jest na korbę. Zobaczcie jakie skrzydło. 4 rury wydechowe po dwie z każdej strony i bardzo szeroki kapeć. Dalej lecąc w tym salonie znajduje się Miura. I Miura ma wiele wspólnego z tym, co wam pokazywałem przy okazji materiału z toru Lamborghini. Lamborghini Huracan STO to jest współczesny, nowoczesny, super zajebisty drogowy samochód, który miał swoje początki w tym samochodzie, w Lamborghini Miurze. Głównie wiele wspólnego wizualnie pod względem otwierania przodu. Cały przód się otwiera razem z błotnikami, ze zderzakiem, maska, to jest wszystko jeden element. W Miurze było tak samo, wtedy w tamtym filmie wam o tym mówiłem właśnie. No i zajebiście, że teraz mogę wam to pokazać na żywo. Przy okazji chciałbym, żebyście schylili się jeszcze i zwrócili uwagę na kształt felg w Miurze, który jest bardzo nietypowy. Te trójkęciki coś znaczą. A co znaczą, możecie napisać w komentarzu, ponieważ na przykład w 350 GT macie tak samo skonstruowane felgi, też w kształcie trójkątu. Pierwszy seryjnie produkowany model Lamborghini. Nazywa się, uwaga, 350 GT Superleggera i to oznacza, że jest super lekki. To jest generalnie, nie wiem czy chodzi o samą maskę czy o całe auto, wydaje mi się, że całe auto, ponieważ auto waży nieco ponad 1200 kg. Samochód włoskiego Jamesa Bonda. Jaki będzie włoski James Bond? Roberto. Piękna kierownica z pięknym logiem, wszystko w analogu, przełączniki jak w samolocie i manualna skrzynia biegu. Kozacko. Kolejny egzemplarz to jest Lamborghini Islero. Samochód z przełomu lat 60. i 70. Ten samochód ma silnik umieszczony z przodu, V12, ale najciekawsze w nim jest to, oprócz też oczywiście ceny, tak jak wszystkie inne auta, zostało wyprodukowane tylko w 225 egzemplarzach. Bardzo jestem ciekawy, jak jeździ ten samochód. Może będzie kiedyś okazja, żeby się przejechać. Ale jeszcze bardziej czekam na przejażdżkę Countachem. To jest trzeci z Countachów, który tutaj stoi. Lamborghini Countach na 25. rocznicę wyprodukowany. To znaczy 25 aniversario.
Nie wiem, jak jest 25 po włosku, ale na pewno brzmi tak ładnie jak ostatnie słowo, czyli aniversario. 25. Ten samochód to V12, to pojemności 5,2 litra, centralnie umieszczony silnik. Premier miał w 1988 roku. Ten samochód, ten egzemplarz jest z 90 roku, więc pierwsze lata produkcji. Bardzo fajnie, że ma pop-upy, tak się nazywają te lampy, które się wysuwają. No i tutaj też totalny analog, samochód, który jest kawałem blachy, metalu i po prostu serce tego auta schowane pod stalową klatką piersiową. I w nawiązaniu do tej 25 aniversario, no blachy akurat nie ma, ale chcę wam pokazać znaczek, blachę ukradł w Radomiu. Wiadomo, jak to jest, nie przelewa się w Radomiu, jak to mówią w żartach. Znaczek na upamiętnienie 25. rocznicy aniversarium. Tak, kurczę, ale ten samochód jest świetny. 27,5 tysiąca kilometrów. Dużo więcej niż mamy Viper. Takimi dwoma wyjechać na Warszawę, to było spoko. Teraz creme de la creme. Zapraszam. Panie i panowie, jedyne w swoim rodzaju, powiedzmy, bo jedyne na świecie. Nie ma drugiego takiego, mimo że pokazałem wam trzy kolejne, to jednak tego nie podrobicie. Pewnie gdzieś znajdziemy plakietkę One of One. 71 900 km. Czyli jeździł do pracy, co mógł robić? Oliwki na polu zbierać. Może nie, może wino. We Włoszech to dobre wino mają. Zależy z jakiej części. Na Sycylii to pewnie się opierdzielał. No ale jakoś gdzieś musiał do pracy dojeżdżać. No to pewnie to jest o tym One of One. Tutaj mamy Grand Prix Automobile de Monaco. Czyli... O kurcze, no niewiele mi to mówi, ale jest napisane o Grand Prix Monaco. Formuła 1. Jakiś Le Pas. Gratulacje do salonu, czy tej kolekcji dla pana R. Za to, że udało mu się kupić takie auto, bo to jest naprawdę nieduże. Jest zachowane w takim stanie, no, wręcz idealnie. Przy 70 tysiącach to myślę, że nie jedno radomskie auto ma gorsze wnętrze. No i te koła, klasyczny wzór, tylko że bardziej spersonalizowane, pomalowane koła na inny kolor niż szary, stalowy. I w tym momencie znalazłem też analogię do Opla Meriwy, który stoi, w którym przyjechaliśmy. Tutaj jest Opel Astra Bertona. Bez sensu mówię o tym gadać. To nie będzie śmieszne nawet. To będzie takie upokarzające bardzo. Jak ja na to wpadłem? Manualna, pięciobiegowa skrzynia biegów. Centralnie osadzony silnik, tak jak we wcześniejszych modelach. Tu się nic nie zmienia. Na koniec. Tak wygląda Lamborghini LM002. Czyli pierwszy SUV produkowany przez Lamborghini. Nieco różni się od zdjęcia. A tak na poważnie, nie ma tego egzemplarza teraz. V12 o mocy 450 koni i to jest oficjalnie pierwszy SUV Lamborghini. Lamborghini Urus nie było pierwszym SUV-em produkowanym seryjnie przez tą firmę. Ciekawostką jest to, że 0-100 robi w 8 sekund, a wygląda jak auto, które by nigdy nie dojechało do tej setki. No ale 450 koni w V12 musi robić robotę. I to jest ciekawe połączenie w takim starym SUV-ie, silnik od Lambo. A najlepsza ciekawostka jest taka, że tych dziwnych, kwadratowych, włoskich G-klas było tylko 300 sztuk, dokładnie 301 wyprodukowanych na świecie. W sumie dumny jestem z tego, że w Polsce jest co najmniej jedna sztuka. Tam stoi jeszcze jeden rarytas, patrzcie. Największe tacko, Lamborghini Turbo 1506. Chyba tak brzmi poprawny, nie znam się na ciągnikach. Model tego traktora. Ciekawostką jest to, że wysokość opon jest większa niż w większości tych aut, które wcześniej wam pokazywałem. Tak wyglądały pierwsze Lamborghini w zasadzie, bo od tego się zaczynała cała marka. Niesamowite. Nie wiem, czy mogę, czy nie mogę do środka wejść. Jest otwarte. Potężna, potężna kolekcja. I to wszystko w Radomiu, a śmieją się z tego Radomia. Nie ma z czego się śmiać, patrząc po tych samochodach. Szczególnie bardzo drogie auta. To nie są jedyne auta z kolekcji. I bardzo wam dziękuję też za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć!